Mała Fatra to region z wielkimi tradycjami. Wędrując po nim od Żyliny poza Zriwą, spotkamy liczne ślady przeszłości. Wiele o historii tej części Słowacji można się dowiedzieć, zwiedzając górujący nad okolicą zamek Streczno. Niewiele dziś zostało z jego dawnej potęgi, ale to, co pieczołowicie odrestaurowano, przybliża bogatą przeszłość regionu odwiedzającym go gościom. Do dawnej świetności stopniowo powraca również zamek Budakin. Dziś można tu zobaczyć niezwykle ciekawe zbiory wyrobów z drutu. To od wieków tradycyjne rzemiosło i zdobnictwo typowe dla tego regionu. Ciekawa może być też wyprawa do leżącego nieopodal zamku Lietawa. Z potężnej budowli dziś pozostały tylko ruiny. A kim byli najstarsi mieszkańcy tych ziem? Ci sprzed milionów lat? No, wyglądali mniej więcej tak. Z wykopalisk archeologicznych pochodzi m.in. i ten ząb mamuta. O przeszłości regionu chętnie opowiadają Flisacy. Spływ tratwą powagu to połączenie lekcji historii z odrobiną relaksu. Dwugodzinny rejs z rzeką w otoczeniu dzikich, surowych szczytów Małej Fatry każdemu dobrze zrobi. O bogatym życiu duchowym mieszkańców regionu świadczą liczne kościoły. Ciekawostką jest na przykład ruchoma szopka wystawiona w tierchowskim kościele Cyryla i Metodego. Oglądać ją można bowiem przez cały rok. Kościół w Tepliczce kryje natomiast fascynującą historię Zofii Bośniak, szanowanej do dziś pani na zamku w Strecznie. Ze sztuką ludową zetknąć się można niemalże na każdym kroku, czy to w Żylinie, czy w Tierchowie. Czasem można podpatrzeć nawet, jak powstaje, choć dziś artyści korzystają raczej z bardzo współczesnych narzędzi. Zgoła odmienne tradycje prezentuje skansen Wychylowka. Tu obok tego, czego w skansenie zwykle się spodziewamy, czyli przykładów dawnego budownictwa, trafimy na stację kolei parowej. To fragment dawnej wąskotorówki. Jeszcze parę szufli węgla i w drogę. Mała Fatra to idealne miejsce dla turystów latem i narciarzy zimą. Po trudach górskich wędrówek zawsze miło odpocząć w wodzie, czy to w plenerze, czy pod dachem. Na miłośników mocniejszych wrażeń czeka park linowy. To propozycja raczej dla młodszych wspinaczy. Bardziej doświadczeni znajdą w okolicy ciekawe trasy wspinaczkowe. Przed wyjściem w góry dobrze jednak poćwiczyć w hali. Mała Fatra to bogate zwyczaje pasterskie. Choć prawdziwego bace najpewniej spotkamy dziś tylko w skansenie, to jednak z dawnych tradycji coś zostało. Specjalnością regionu są bowiem serki korbaczyki. Powstają w bardzo ciekawy sposób. A kto chciałby nauczyć się je robić, musi koniecznie odwiedzić jedyną taką szkołę w Zazriwej. Popularne są też potrawy z baraniny. Najlepiej smakują oczywiście te przyrządzone w plenerze. Odwiedzając Małą Fatrę, koniecznie trzeba też wybrać się na haluszki. Jak się je przyrządza? Ziemniaki trzeba utrzeć, wyrobić ciasto z mąką i ugotować. No a potem wzbogacić na przykład bryndzą, kapustą czy skwarkami. Proste, prawda? Ale jakie smaczne. Najlepiej smakują jednak przy akompaniamencie tradycyjnej ludowej kapeli.